Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w tych najnowszych Settlersach, 8 Settlersach, New Allies, Settlersach, Nowi Sojusznicy, Shitlersach, jak już widziałem w komentarzach. Kontynuujemy, jak rozumiem, przedostatnią misję kampanii, która też okazuje się najtrudniejszą misją. Oczywiście gdzieś tam trochę mi się tutaj zastój zrobił, resetowaliśmy tę misję dwa razy, bo tutaj nagle jakieś potężne ataki lecą z tej strony i trzeba się szybko wieżyczkować. Aż już jest okej, chociaż czasami jeszcze jakaś wieżyczka padnie. Z tej strony mamy jedną, nie, tu się robi druga wieżyczka, chociaż jeszcze kazałem jej nie robić, ale mamy dwie przynęte wieżyczkę. Nauczyliśmy się, że można tepać jednostki między budynkami, ale cooldown jest dość duży. Z tej strony jeszcze bot nie atakuje na szczęście, chociaż ja jeszcze tego terenu nie połączyłem, więc jak mnie mam, to dlatego nie atakuje z tej strony, bo tego terenu nie połączyłem. Ale może się mylę, może to nie ma związku żadnego, któż to wie. Ewidentnie tu jest problem z kamieniem u nas, na tych naszych włościach, więc trzeba będzie postarać się coś z tym zrobić. Oczywiście nie ma tu rybek, więc to jest ten największy problem, bo nie da się boostować w tym momencie kopalni kamienia, tak? I przez to mamy mniej kamienia niż moglibyśmy mieć. Też, jak rozumiem, portu nie uświadczymy, więc nie da się nic kupować, sprzedawać. No chyba, że gdzieś mega daleko, ale to już się nie opyla w tym momencie. Jak już do tych terenów dojdziemy gdzieś tam, to nawet jeśli tam jest możliwość postawienia portu czy rybek, w sensie chat rybaka, to tam już się nie opłaca to. Prawda, no ten kamień byłby fajnie zdobyć, ale tu już trzeba mieć armię, bo te ataki są dość niefajne, więc najpierw trzeba tu popchnąć się armią, a wtedy dopiero się zawieżyczkować, tak na dobrą sprawę. Tutaj już jakoś nam idzie z tymi sztabkami, więc pod tym względem jest naprawdę miło. Mamy dużo łuków, jest już plac, możemy robić strzelców, więc ja powiem, żeby cały czas się robili strzelcowie to tak dziwnie brzmi, nie po polskiemu. Chociaż czasami niektóre słowa po polsku dla mnie dziwnie brzmią i tak troszkę sprawdzam, jak coś na przykład pisze, a się okazuje, kurczę, że jest okej, nie? Ale to już jest, nie wiem, czego kwestia. Bycia dziwnym człowiekiem pewnie. No tu jest troszkę problem, może niepotrzebnie w ogóle tutaj starałem się biec, bo straciłem jednego żołnierza na pewno. Jok nagle przyspeedrunował, jak dostał po dupie. Tu się wyczerpało drewa, no bo tu jeszcze są drzewa, a my tu leśnika. No ostatecznie mamy tu leśnika. Śmiejecie się z tych leśników, ale czasami przydatni. No tutaj co prawda mamy te kłody, które mogą przenosić, żeby tutaj się deskować. Ewentualnie tu moglibyśmy tartak wcisnąć. Nie będą musieli się... tu będą deski wtedy tak naprawdę. No staramy się dodatkowe domy tu jeszcze porobić. Może i z tej strony byśmy coś wcisnęli nawet jakoś. Tutaj. Mógłbym tam. Nie wiadomo, tu musi być droga. Coś tu się wykombinuje. Tu jeszcze i tutaj ostatni później wejdzie, jak będzie kamień. Bo z tymi tragarzami jest problem, a tutaj wiadomo, co się nam porobiło. Na dobrą sprawę. Kazałem robić kołodzieja jak najbardziej, bo my tutaj mamy... owieczki kazałem robić. Mięskie już jest na plusie, bo coś wyłączyłem, tak na dobrą sprawę. Tylko, że się... nie, dobra, młotków jest dużo jeszcze. Bo ja jeszcze kazałem wyłączyć produkcję młotkową. Chociaż... ojejku. Nie wiem, co tu się stało. W sensie wiem, że tu się klepali, ale... potrzebnie moja armia tam była. Mogli dostać po dupie dość mocno. Totalnie niepotrzebnie. No węgiel tu jest najistotniejszy w tym wszystkim. Czyli mamy dwie kuźnie. No, dobra, róbmy to na ten moment. Te panienki to myślę, że możemy tu wysyłać. Czemu nazywam uczników panienkami? A nie wiem. W jakiej grze łucznik jest kobietą? Czyli jest łuczniczką. W Warcraftie 3, jeśli się nie mylę. U elfów, nie? Dobrze kojarzę. No już wciśniemy, żeby było ten jeden domek tutaj. I na razie kwestia domkowa musi zostać zażegnana. Powiem im, żeby wrócili tutaj do roboty z tymi młotkami. I musimy sobie jakoś poradzić. No będzie kołodziej, to będą osiołki, w sensie takie, wiecie, transportujące. To już się powinno lepiej zrobić. A wyłączmy im automatyczne robienie. Zróbmy jeszcze kilku takich pięknych panów. Trzeba będzie oczywiście zrobić akademię. To jest rzeczywiście coś mega istotnego. Ostatecznie gdzie? Ach, szczerze, chyba tu. Akademia różnych surowców potrzebuje, ale... a, pamiętajmy też, że oni oczywiście do magazynów będą przenosili wszystko. No tu się już nie zmieści. Chyba, że kwestia jest postawienia jeszcze jednego magazynu tutaj może.
Chociaż no tu już nie jest daleko, nie? Może to już przesada, żeby tu robić magazyn. Dobra. Kolejkujemy, chcemy osiołki. To już wtedy jak będą osiołki, to wszystko się będzie lepiej transportowało. I już będzie miłość, będzie radość, będzie czerwono z tej strony, z tego co widzę. Ale sobie poradzą. Dobre. No i tutaj oczywiście niedługo będę musiał powiedzieć, że mają zacząć robić tę wieżyczkę. Ale jeszcze może nie teraz. Jeszcze poczekajmy chwilkę. Niech zbudują nam tę akademię. Trochę większy atak tu leci. Ale takich, co niszczą budynki, to tu nie ma. Może jednak to włączymy. A, nie da się. Bo nie mamy kamienia. Kamienia. No tutaj na łuczników trzeba ewidentnie polecieć. No i widzicie, kliknąłem, a oni takie... co mamy zrobić? Mamy zginąć? Dobrze, to zginiemy. No tu trochę mnie oszukali, bo cooldown zszedł. Ale sobie poradzimy raczej. Może jakieś straty będą. Ważne, żeby tych łuczników się pozbyć. Dobra, uciekajcie. Tu możemy, to już budujcie, bo jednak ta druga wieżyczka tu się przyda. Dobra, zabić to. Kolego, uciekaj. Dobra, ale łucznicy się tam skupili. Możemy się tego pozbyć. Powiem tak. No, samych łuczników tu nie zostawię. Dobra, kilku łuczników tu podeślemy mimo wszystko. Skoro takie złe rzeczy się dzieją. Zdecydowanie musi powstać ta wieżyczka. Chociaż to jest ta lecząca, ale jedna. A nie, to jest zwykła. Dobra. Później jeszcze tutaj leczącą byśmy wcisnęli. Pojedynczy człowiek może sobie lecieć. On chyba jak raz dostanie z łuku, to sobie pójdzie. A, nawet tak to zrobili. No dobra, ale robimy już armię, już jesteśmy na prostej. Chociaż no nie wiem, co się jeszcze może tu wydarzyć, nie? Może się okazać, że nie. Ale jak będzie akademia, to też pójdą boosty do naszych jednostek i budynków. Mówicie, że jak postawię drugą akademię, czy trzecią, to mogę wtedy wykorzystywać te inne badania, które tutaj są jako do odblokowania. Możemy nad tym rozważyć się. Nie wiem, co to znaczy nad tym się rozważyć. Ale będziemy się nad tym rozważać. To może ładnie już brzmi, chociaż też... A no i tutaj oczywiście mamy tych bandytów zapyziały, tylko tam są jakieś Jaruki, Heleny, oficerowie, którzy są mega potężni, więc tam trzeba mieć lepszą armię. A właśnie, bo my zbieramy złoto, ale jeszcze mennicy nie postawiłem, nie? No kopalnia złota chciałaby mięsko. A chata myśliwego nic nie zbustujemy już tutaj bardziej. Dobra. No kopalnie żelaza cały czas bustuje. Chyba, że sobie zbustujemy kopalnię złota. Dwie. Znaczy no... No tu wypadałoby też wszystko pobustować, tylko to oznacza problemy. Chyba, że porobimy dodatkowe hodowle. Ale to też już miejsca na takie rarytasy brak. Tutaj nam się robi taki problem. Tu gdzieś postawiłem jeszcze hodowlę. No tu jest problem miejscowy, tak bym to określił. Dobra, no ale może jeszcze tu wciśniemy jakieś hodowle. I tutaj mamy takie typowo mięskowe hodowle. Dobra, niby już trochę osiołków jest, no to powinno się zrobić lepiej. Zabijcie tego jednego frajera, żeby nie umiejki wieżyczki nie triggerował, bo nie ma sensu. Dobra, on jeszcze ucieknie na dodatek, jak zostanie po dupie. Takie coś to szanuje. Jest akademia. Możemy zrobić, żeby nasze jednostki wojskowe miały więcej życia. To się na pewno przyda. No tutaj już mamy mięsko. Będzie jeszcze więcej mięsko. No tu by się kamienna droga może i przydała. Ją robi nieciekawie niestety. Pszenicy w miarę jest. Chlebka jest. No mąki brak. No nie wiem, czy jest sens drugi młyn. Na razie siedźmy na tym jednym. I tak jak mówię, no się zastanawiam. Czy tutaj gdzieś, ale tam, gdzie ja tu wcisnę magazyn ostatecznie. Ale może to nie jest aż taki głupi pomysł. No wiadomo, tu jeszcze mamy fajne surowce, ale to już wolę zebrać armię i mieć pewność, że z tej strony do nas nie przyjdą.
to się może źle skończyć, ale tu mamy dużo węgla, chociaż na kamienia dużo tu nie ma, no ale klejnoty są zawsze, nie? Klejnoty, dobra rzecz. Jakiś lekki zastój się już usunął, z tego co widzę. Ale mięsko jest na minusie, jeśli tak to mogę nazwać. Budujemy hodowlę, tu trochę będziemy czekać, chociaż, no bo widzicie, oni teraz przenoszą tu, żeby tu, więc po drodze jakiś magazyn im wcisnąć byłoby miło, ale nie ma gdzie. Tam to nawet drogi nie porobię. No tego tu nie chcę, kurde. Tam przy leśniku to już za blisko. Chyba olejemy temat, trudno będą biegać. No i co, jak zbierzemy armię, to myślę, że możemy się już tutaj przesuwać. Ukończono badanie, bardzo dobrze. Poproszę od razu drugi punkt, 30% zdrowia. Dobra, leci niewielki atak, nic straszliwego. Stawcie tu armię. Tam ogólnie jest bardzo dużo rzeczy na dole do roboty. Dobra, więcej tarczowników, jeszcze trochę łuczników. Tym powiem, żeby zaczęli robić topory. Ale wszystkie, nie musieliście się trygerować wieżyczki, no. Chamstwo. Potężne chamstwo. Dobra. Tu mamy dwie wieżyczki. Taka basteja na wszelki wielki. Jeszcze jedna przynęta. I myślę, że tu już będzie bezpiecznie. A propos, widzę, że coś biegnie. Zbądźmy się tego. Dobra. Tu jak? No czekamy teraz na chlebuś, aż zniosą. Dobra, zostawcie go. No, widzę gro, dlaczego mi o tym mówisz teraz, jak ja już to dawno widzę, nad atakuje? No, ja pierdziulę. Ach, ta gra. No, domków to już to jakoś mega dużo nie wciśniemy. Tu może jeszcze dwa, ale więcej nie, to już tam sobie pobustujemy przez akademię. Takie rzeczy. O, leci duży atak, dobra, zapiszmy. Boję się. Dobrze, że dziennik jest, bo znowu mi się zbugowało. Poczekaj, no tutaj wiadomo, wysunięta, więc oni już klepią. Dobra. Klepać. Klepać, klepać, nic się nie bać. No i jedna przynęta zniszczona. Dobra, już zostaje tylko ci, co biją. Proszę, niech druga wytrzyma. Ucieknie? I dajcie mu uciec. Odnowimy tu przynętę. O, może łucznicy jakoś go wysnajpią. Ci to nie ma już szans. Dobra. Tak, tak, tak. Kurde, napotkano wroga, który ucieka. Wow. Ale żeśmy go napotkali. Dobra. To tu zaczynamy rozwijać tereny. Myślę, że już nasza armia nie jest aż taka tragiczna. Teraz będzie miała jeszcze więcej zdrowia. Tu cały czas coś robimy. Więcej łuczników. Może przesadzam z łucznikami, ale kto wie. Kto wie, prawda? No jak będzie wszystko, to będziemy szczęśliwi. No i jakoś tam ogarnęliśmy sytuację. Nie jest może idealnie, ale jest optymalnie na tyle, żeby raczej już i przejść do przodu z tą misją, z tym, co tu się odpierdzie. A, bo my tutaj w sobie boostujemy. No, jagódki mamy mega w ogromnej ilości. Ja wiem, że tutaj są za jagódki większe pole widzenia, ale szczerze, mam też głęboko w 4 literach. Najmniej istotna rzecz, jak my nie gramy na multi. Zwiększenie pola widzenia. Dobra. Ładnie, ładnie. Super sprawa, bulwo. Więcej toporników jeszcze. No tutaj oni za hajs mają arbaletnika, doświadczona jednostka walcząca z dystansu, doskonała w eksploracji, chociaż ich umiejętność tym takim piu, 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 magiczna strzała z tej kuszy jest tak dziwna, nie rozumiem do końca, gdzie tam trzeba to co ustawić, żeby to dobrze działało. No teraz tak, oni mogą przylecieć z tej strony i z tej strony, więc trzeba, wiecie, to wszystko jakoś ogarnąć i tam się zawieżyczkować. Kończono badania, dobra, super. No to 45% do zdrowia. Tu jesteśmy under siege. No szkoda, że straciłem inżyniera. Ale grube bulwy tu stoją, bo już skończyły robotę i umierają głupio. Totalnie niepotrzebnie.
Dobra, panowie, naprawdę, jak już skończyliście zabawę, a... Dobra, uznajemy, że możecie stąd spadać. Tu już sobie ustawiamy większą armię. Rozwijamy ten teren, będzie miło i przyjemnie. Wszystkie domostwa zamieszkane, to już nie jest miło i przyjemne. Mówiliście, to spróbujemy z tą drugą akademią. Kurczę, żebym ja wiedział, bo to będzie akademia już totalnie tylko od tej trzeciej zakładki, żebym ja wiedział, że mogę sprawdzić, co tam potrzeba, ale chyba zawsze będzie to samo, co? Nie. No, różne rzeczy. Różne rzeczy. O, tam 1000 monet nawet. Dobra, to spróbujmy tu wrzucić administrację gdzieś sensownie. Może jednak pana leśnika usuniemy. Trochę nam miejsce zajmuje niepotrzebnie. Żegnaj, przyjacielu. No, liczmy na to, że stąd sobie będą brali kłody. Tam mamy las odrastający. Więc o, widzicie? Może nad magazyn by się dał? No, już. Dobra, w dupie. Ustawmy tu akademię. Ukończono powiększanie. A powiększyliście w zasadzie tyle, co wystarczy, żeby tutaj się zaspamić wieżyczkami. Nawet myślę, że to jest racja. Dobra, tutaj zwiększajcie maksymalnie życie. Liczymy na to, że to wytrzyma trzy wieżyczki. No tutaj nigdy nie leci gościu, który bije mocno budynki, więc raczej sobie poradzą. Ukończono badanie. Very good. Very, very. Dobra, zapiszę. No najlepiej po tym większym ataku zacząć tu budować wieżyczki, ale no to już... O, coś biegnie akurat. Uznajmy, że zaczniemy tutaj się wieżyczkować. Reporting in. Tylko to oczywiście oznacza, że jakoś tu trzeba popchać drogę. Widzimy, że tędy idą. To tu możemy popchnąć drogę. Teraz jeszcze nic. To tam się wybroni. Tu co możemy zrobić? 10% obrażeń od ataku podstawowego poprosimy. To się na pewno przyda naszym jednostkom. No już teraz idziemy w obronę jednostkową. Myślę, tak to mogę określić. Tu się nic złego nie dzieje. Super jest. Mięsko się skończyło, mówicie. Troszkę gorsza sprawa. Bo się nie boostuje wtedy. No i dobra, mennicy nie postawiłem jeszcze. A, ja tu nie mogę robić podejrzanej tawerny i kapliczki. No tak, zapomniałem. Gdybym był mennicą, wynajmniej nie menelicą, gdzie bym chciał się ustawić? Ej. Ja bym się nie ustawił, jest kupa totalna. W sensie daleka droga. Już chyba będzie tu troszkę bliżej, co? Dobra, nie pamiętam, co potrzeba. A dlaczego? A co tu blokuje drogę? Ale syf. Zostałem oszukany. Naprawdę? Tu się nie da zrobić drogi? Beznadzieja. No to cóż, to tak nie zrobimy. Bardzo mi przykro. Uwu. Tu się... Kurczę, się nie zmieści. No to trudno, to będzie tu mennica stała. Życie tak wygląda czasami. Ale mamy dużo broni, warto z tego korzystać. Ciągle się gubię. Dobra, róbmy wojowników na maksa. Ukończono badanie, dziękuję bardzo. Dobra, no tu odblokujmy te administracje. Tu na dole byśmy odblokowali gildię obywateli, wzmacnia ekspansję granic i zarządzanie dużym terytorium. Gildia inżynierów poprawia bezpieczeństwo osad i siłę ofensywną. To może to sobie odblokujemy tutaj. Dobra, stoją już dwie wieżyczki. Z tamtej strony to mogą sobie być. Nawet inside my mama. To jest nic. No. I wiadomo,
No tu nie postawiłem. Kurczę, czy ja bym w ogóle tutaj... czy ja tutaj kopalnię żelaza wcisnę? Dobra, mogę, bo już się bałem, że przy wieżyczce nie będę mógł. Ale mogę. No ale... Kopalnia kamienia... Kupalnia... Czemu kupalnia? Nie mam pojęcia, ale... Ale jest. Dobra. Przyda się, bo kamień to jest dość istotna sprawa w tym momencie. Ukończono badania, dziękuję bardzo. Super, dobra, zwiększmy obrażenia ataku podstawowego naszych jednostek. To się przyda, tutaj jeszcze niosą. No i wiadomo, że trzecia akademia, ale to już nie szarżujmy. To równie dobrze może być troszkę później. Jest to mega istotne na ten moment. Istotniejsza jest tutaj obrona. Podbijcie tam do góry. Tu robimy tych piękniejsi, ale nam się skończyło, więc na razie to wyłączcie. Wspomójcie łucznikami. Ukończono badania, dziękuję. Co tu mamy? Plus 5 do heksów pole widzenia. Inżynier przejmuje 2 heks terytorium naraz. To w pierwszej kolejności może plus 5 do heksów pola widzenia, chociaż to 6 kamienia nam. Ale to wpłynie też na ich atak. We shall see. Dobra, będą jeszcze przynęty tam. No, wydaje się całkiem miło i przyjemnie. No, postawiłbym to tutaj, ale no nie mogę, bo wtedy kopalni żelaza już nie postawimy. Więc pod tym względem jest na pewno problem. Oczywiście my wiemy jak najbardziej, co tu się znajduje. Już to widzieliśmy, czyli to miejsce, gdzie mamy tam 10 sztabek żelaza dostarczyć, co mógłbym zrobić w tej chwili, ale nie będę tego robił, bo ja tam się obawiam, że coś triggeruje nam niepotrzebnie. I będzie tylko trudniej, a ja nie lubię jak jest trudno. To jest ten nubek, trochę. I tutaj mamy wynalazcę. Napraw astrolabium wykorzystując sztaby żelaza. I oni tam chcą 10 sztabek, dostajemy 6 jednostek. No i to tyle. Cofnij się, przyjacielu. Dobra, mamy kolejną kopalnię kamienia. To jest super sprawa. No ale tam trzeba będzie się dopchać. Wiadomo, bronić, nie bronić. Mieć pewność. Oho, leci atak. A tu już trzeba się klepać po prostu. Uciekają? Czy tak, inżynierów stąd zabierzmy. Ukończono badanie. Dobra, teraz zwierzyczka bije, to my bijemy też. Ukończono badanie. Nie tutaj, czyli tutaj. Większe pole widzenia, mówicie. A, tu klejnoty są potrzebne. Ajajajajaj, mimo wszystko zniszczyli mi jedną wieżyczkę, no. To jest chamstwo. Tam się nic złego nie dzieje. Dobra, bijemy to. Błagam. Zaciupajcie pana. No ja tu muszę w takim razie odbudować tę wieżyczkę. A złego zasięgu nie mają. Ten jeden to sobie może biegać, tylko żeby inżynierów nie zabił. Ustawmy się tu. Zobaczmy, co oni tu mają. Jakieś dziwne budowle. Ten już ucieka. No tu się biją, ale spokojnie, nic złego nie stanie. A, tu jest odkrycie. Północna wieża. Zbadaj bagna, zanim ufortyfikujesz wieżę. Czy tu będzie... O Boże, tu się będzie jakieś dziwactwo działo zapewne. Jak oni się tutaj respią pewnie, co? Zobaczymy. A i tutaj jeszcze wschodnia wieża. O nie, my będziemy się jakoś dziwacznie bronić. Chryste, panie. Jak bardzo będę się męczył z tą misją. I dlaczego? Dobra. Musimy tutaj dojść. Nie tu. Tu. No to musimy tu zbadać. Dobra. Więcej zdrowia i szybkości ruchu moich inżynierów poproszę. O, tu potrzebuję monet. Wózki ze swojej mogą przewozić o 4 sztuki więcej towarów. Ponadto twoje hodowle pozyskują osły 2 razy szybciej, ale nadal wymagają 1 sztuki ziarna na osła. Okej, okay, tu jest przestój. Tu jak sytuacja? A, tu jagódkami boostujemy bardzo chętnie. No to zobaczymy, bo w sumie muszę więcej tragarzy ogarnąć sobie jeszcze.
Dobra, koniec boostowania. Znaczy tutaj. Dorzućmy jeszcze tych panów. Ale trzeba będzie też domy nastawiać w takim wypadku jednak. To może tutaj jeszcze kilka domów wciśniemy. Dobra. I to już jest max. Więcej domów nie stawiam. Nie ma to sensu najmniejszego. Dobra, odbudowujemy wieżyczkę. Oni się respią, czy co oni robią? No ten biegnie skądś. Sprawdźcie, co tu się znajduje. Nie wiem, przebiegają sobie pewnie tędy. No tak, oni sobie po prostu przebiegają. Czyli może to jest tylko po to, żeby oni już później mi tutaj nie przebiegali. Ale to tak czy siak każą iść najpierw mi tutaj na dół, na bagna. Zdziwiające, że z tej strony nie zaatakowali. Ja mówię, to dlatego, że nie połączyłem tego terenu zapewne. Dobra, nic tam się nie dzieje. No to inżynierki. Tutaj proszę się tym zająć. Na co my tu czekamy? Na kamień. Który jest, ale go nie ma. Ale jest, ale go nie ma. Ukończono badanie, dziękuję. Wszystkie budowle plus 200 do wytrzymałości. Plus 10 na maksymalnej liczby prowokowanych celów. Może na przynęty to użyjmy na ten moment. Z kamieniem sobie jeszcze poczekajmy. Jak my tam z osiołkami stoimy? No się robi ich coraz więcej. Ale tu jest brak osiołkowy. A my kolejkujemy cały czas. Czyli tu mówią wprost. Najpierw bagna, później tutaj. Okej. Okay. No na bagnach mamy trochę rzeczy do roboty. Zdaję sobie sprawę. Tu na przykład. Najpierw napraw. No tak. Czyli najpierw musimy naprawić. Musimy tutaj dojść. Gdzieś tam miałem raczej jakichś inżynierów, którym kazałem się tym zająć. Pewnie ci, którzy tu biegną, zająć życie. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy. Dobra, domy powstają. Super sprawa, Bulwo. Więcej tych i to nam musi styknąć do szczęścia. Ponadto twoje hodowle pozyskują osły dwa razy szybciej. Cyk, to bierzemy. To jest super sprawa. Musimy się tutaj oślić, jeśli tak to mogę określić. I pilnujemy tego, co tu się znajduje. Znaczy, nie musimy ostatecznie mieć tego terenu, żeby tutaj to żelazo donieść, ale już wolę mieć pewność, że się nic złego nie dzieje, no. Ale... Nie wiem. Zacząć znosić, nie zacząć. Dobra, leci jakiś atak. Z tej strony, no to ta wieżyczka to obroni. Sama. Zanieście tam. Ja zapiszę, zobaczymy, co się wydarzy, czy coś się strygeruje, czy coś się pojawi, czy nic nie pojawi. A, oni jeszcze cwaniaki może tak przebiegną, to będzie gorsza sprawa, ale mam łuczników zawsze do pomocy. Jakby trzeba było. Dobra. Wieżyczka ich ogarnęła. Jest miłość, jest radość, z drugiej strony też coś leci. Szkoda, że ta odpaliła swoją umiejkę. Bić frajera. Niech nie uciekają. Ukończono badanie. Wy tam jeszcze podbijcie. O. Plus jeden do przestrzeni mieszkalnej na domostwo. To bardzo teraz chcę. Tu jeszcze czekamy na złoto. Czy też monetki. Chłop sobie umarł. A, wy tam nie gońcie. Nie ma sensu. Dobra, nie chcę ucieka. My tu grzecznie poczekamy. A, możemy zajmować ten teren, czemu nie? Tu zanoszą żelazo. No. I jakby trzeba było, to tę trzecią akademię... No, wcisnę tutaj na przykład. Bo czemu by nie? Dobra, jeszcze troszkę toporników i kilku łuczników. Brak tragarzy, no wiem. To jest troszkę problem, ale dobra. Mamy miejsce, w końcu się pojawią. Tutaj chleba za bardzo nie ma do boostowania, to już musimy się uzbroić w cierpliwość. Myślę, że to będzie odpowiedniejsze. Jeszcze czekamy grzecznie. Panienki, jak wy nie macie co robić, sprawdźcie, co tu się znajduje. Dobra. No i git.
Całkiem miło, całkiem przyjemnie. Mięsko jako tako się jeszcze tam znajduje. Tu czekamy. Odbijcie do góry. Jeśli trzeba by było, no to tak jak mówię, tu jeszcze wieżyczkę. Tu jeszcze wieżyczkę. Oczywiście każda wieżyczka będzie miała swoją przynętę. Znaleziono surowce. A, tu jest złoto. Okej. To niech będzie złoto. Czekamy. Osiołków. Nie za dużo, ale będzie ich więcej. Będą lepiej wszystko przenosić i w ogóle będzie miłość i radość. I też kiedyś doczekamy się większej ilości kamienia, ja wam to mówię. No tu... Nie czuję potrzeby ostatecznie, po co nam więcej? Kamień co najwyżej. A, ta scenka, uwaga. This blacksmith has been working tirelessly and under a lot of pressure. But now we finally have this fine piece of engineering in our hands. It is always impressive to see such a bright mind at work. And his skill is without match, even amongst our craftsmen. Teraz pewnie przyjdzie jakiś mega potężny atak i będzie dupko. Zbadaj bagna. Dobra, rozumiem. Ja tu miałem łucznika, którego kiedyś zostawiłem, a oni teraz się tutaj zrespili. Obserwuj gwiazdy. O nie. Tak, oni się tu teraz zrespili na tych bagnach. Zbadaj bagna. A te świnie. O nie. Koledzy zaraz po dupie dostaną. Jak tak dalej pójdzie. I dostaliśmy tych śmieszków. A co wy robicie? Alchemik. Jednostka alaru walcząca z bliskiego dystansu wprawna w niszczeniu budowli. Okej. Dalej nic strasznego. No dobra, jak mamy iść na bagna, to idziemy na bagna w takim wypadku. Uciekajcie stąd. Tam się nic złego nie dzieje. Inżynierowie, wycofywać się. Dobra, do tyłu. Tu się musimy zabunkrować. No to się tu zmieści. Tam żelazo jeszcze by się wcisnęło w razie czego. Tylko jak tu, no tu przynętę jeszcze mogę. I ewentualnie tam przynętę jeszcze mogę. Wtedy pójdziemy w dół. Myślę, że można tak zrobić. Tu jeszcze czeka. A nie, tu robimy. To tu możemy odblokować. A, bo ja mogę dwa razy odblokować administrację. No dobra, nie. To tu jest administracja, tu jest inżynieria. To tu chcemy mieszkańców. Odblokuj. Będziemy mieli trzy akademie z trzema różnymi rzeczami. Będzie fajno. Ja wam to mówię, moi drodzy. Ja wam to kurczę mówię. No dobra, wiemy, że to jest złoto. Miło i przyjemnie. Czy powinienem jeszcze tu się uzbroić, bo ja tak w sumie olałem ten teren, a jak jednak przyjdą z tej strony, to będziemy w pupsku. I to takim potężnym pupsku. Na chwilę jeszcze poczekamy. Ja bardzo bym to chciał szybciej. Ile mamy tych domów? Z 30, z 40. Może jeszcze jakieś domki by wypadało postawić. Ale gdzie? Tu jeszcze wcisnę ewentualnie. Widzę, że tu sobie nawet chodzą. Możemy im zrobić drogę w tym miejscu. Tego nie chciałem. Tu jeszcze domek może powstać. Dobra. Odbijcie do góry. Na razie nie ma ataków. Ile mamy hajsu? Mogę dwóch arbaletników zrobić. Nie wiem, czy się opłaca. Tu leci nic. Okej. Niech sobie leci to nic. My się tu upewniamy, że nic się złego nie wydarzy, jak nas nie będzie. Ten niech sobie biega jak musi. Dobra. A to nie pozostaje nic innego jak grzecznie czekać. O, ten się będzie robił na arbaletnika. Ale on się po prostu ćwiczy na łucznika, nie? Jakby.
I tyle w zasadzie. No błagam, tu potrzebujemy czego? Jednego chlebka. Ktoś niesie ten chlebek gdzieś? Tam. On idzie dopiero nieść chlebek. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że obstawiam, że tu chociaż jedno jest, nie? No pewnie tu jest dużo chleba. Ale stąd ci nie przyniosą tego chleba tu. Będą ci nieśli ten chleb stąd. Chyba, co? Czy nie? A nie, on biegnie z tamtego końca, żeby tu przynieść chleb. No szkoda. Ale to jest kwestia tego, że nie było nikogo wolnego bliżej. Zdaję sobie sprawę właśnie, ale to nam pomoże. Wtedy więcej ludzi się na tym zmieści. Chociaż mógłby ktoś być, gdyby się nie zajęli tym pewnie, no. But well. A tu czekamy... No na jedną kłodę ostatecznie. Którą też ktoś ma tam niby nieść. A troszkę im to zajmuje. Złoże wyczerpane drewno. A tu jeszcze ogólnie macie. Dobra, tu już jest. A całkiem spoko broń. Nawet jak to padnie, to tu już nie padnie może. Kto wie. Kto wie, co tam się wydarzy. No ale tu jeszcze czekamy na... To wkurza. To chciałem kliknąć. Dlaczego to jest nad... W interfejsie mam. Po co mi nad... To za głupotę, żeby jeszcze nad było do klikania, no. Ale to tylko jak ten, jak nie klikasz tę wieżyczkę. Co za głupota. Wkurza to. To dość solidnie to wkurza. Dobra, będą domy. Będzie miłość, będzie radość. Gdzie ten nieszczęsny chleb? Jest niesiony właśnie. Dawaj, wrzucaj. I uwaga, zaraz nam się zwiększy limit. No, i to już jest ładne. Możemy pójść teraz w wieżę i basteję plus 100 do uszkodzeń od ataku. To sobie wrzućmy. I tu ukończono badanie. Mamy mieszkańców. Wszystkie budowle, zaśnień w jakim budowie przejmują terytorium jest większe 2 heksy. I może później. Plus 20% do obrażeń od ataku na twoim własnym terytorium. Do jednostek wojskowych. To możemy wrzucić. Moje staniutkie. Całkiem przydatne. Tu cały czas czekamy na złoto, żeby nasze osiołki były potężniejsze. No niby no, tu możemy przez chwilę pobustować kilka domków. Ale nie wiem, czy ktokolwiek będzie to tam donosił. Ktoś będzie tu donosił? O, coś leci. Z dwóch stron. A to jakieś pojedyncze syfy. Dobra. To idziemy w dół. Naszą armią. Nie jest to jakaś potężna armia, ale no... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz ostatecznie? Trzeba ją po prostu pobustować badaniami. Pewnie teraz jak pójdę armią, to coś nas zaatakuje. Inżynier wypadł stąd. I wy się wycofajcie. Dobra. Żadnego inżyniera mi tu nie zostawiać. To, co mam, musi wytrzymać. Chociaż jak przyjdą oczywiście ci co niszczą budowlę, to nie wytrzyma, ale... No cóż. Życie jest trudne. I mamy tych dwóch arbaletników śmiesznych, z tą ich umiejką dziwną. No i to już jest ładniej. A chleba tu niestety nikt nie dostarcza. Złoży wyczerpane kamień. No okej, ale już kamienia się robi więcej, a tu mamy jeszcze... Więc będzie git. Jeszcze jest jakiś kamień, więc nie mogę tego usunąć na ten moment. Młotków się dużo zrobiło. Może ja na razie w sumie zatrzymam produkcję tych młotków i takich nie wykorzystujemy w takiej ilości. Prędzej to bym pomyślał nad tym, żeby tu zrobić drogę kamienną. Czemu ta droga w sumie tak nie idzie? That's a very good question, right? Ukończono badanie. No, na razie taka jedna droga będzie szła. Co tu mamy? Basteje. Zdolności leczenia przywracają o 100% więcej zdrowia i spowalnia pobliskich wrogów. To może później. Nie mówię, że to jest złe. Tu jeszcze robimy. To tu może wrzucę chociaż 30% do obrażeń od ataku podstawowego. To się może przydać. Tu jeszcze robimy cały czas. Tu jak już, to bym jeszcze kilku... A w sumie nie. Przepraszam. Mindfuck. Nie chciałem to. Chciałem tu powiedzieć im, że mają przestać robić łuki i zacząć robić tarcze. Kichać mi się chce strasznie. Ale będę walczył. Chociaż polegnę, coś czuję na tej walce. Dobra, nie poległem.
Nie poległym, bo jestem przepotężnym lutelem, który zapisuje gry, jak idzie się klepać. No tam jest Helena, ona mocno bije, więc trzeba się skupić na tym, żeby ją zabić i tyle. Gdzie są moi arbaletnicy? Tu gdzieś niby są. Zadaję 20 obrażeń. Jak to działa? Tak. Chyba, że mogę, już nie mogę chyba powiedzieć, że mają inaczej strzelić. Strzelcie tu. Piu, piu. A drugi? O, leci. Piu, piu. Nie wiem, czy to coś trafia w ogóle. Widzicie, jakie to mocne? O, pierdziło, to jeszcze żyje. Dobra. Ukończono. Co tu mamy w ogóle? Tam dupa. Dobra, to zrobione. Leci na mnie duży atak? Tak. Trzeba wierzyć, że sobie poradzimy. No i tu są frajery. Ale tu chyba nie ma nic złego. Dobra, to lecimy. W sensie jakiegoś oficera. No poszli na szczęście od środka, tylko niestety niszczą to. No ale dobra, no to tam się... Nazwijmy to zatrzym... O nie, dlaczego wy tak dziwnie pobiegliście gęsiego? Tylko potracę jednostki. Jeszcze ci, co biją budynki w pierwszej kolejności poszli, no. Co za głupota. No, potracę tu jakieś przynęty, ale będzie git. Dostali się w ogień krzyżowy. Uwaga, tu zajmiemy zaraz. Dobra, cichaj tam. Okej. Okay. Towary. Body hurts. Tu jeszcze było na pewno. Jak tam? No, trochę problem. Jednak cokolwiek mieć tam warto. Proszę łuczników. Kilku tych. Kurde, nic nie mam, nie? Ale dobra, uciekają. No straty pokaźne. Znaczy pokaźne. No jedna wieżyczka ostatecznie padła, ale trzy przynęty, bo tuba przynęta, tuba przynęta. Trzy przynęty poszły. A army. Bić. Bić. No trochę łuków i złoto. Dupa. Tu musimy dojść. Plus 200 do uszkodzeń od ataku dla naszych wieżyczek. Możesz odebrać nagrodę. Cywkiła i mugiła to nagroda. Nada, tu jeszcze jest ten czopek do pokonania. Tu idziemy na czopka. Przepraszam, co tu jest? To nie jest 500 drewna, nie? To jest coś. Ale się nie dowiemy, co to jest. A to są klejnoty chyba. Klejnoty to akurat bym zebrał. Lutel jego klejnoty. Dobra. Co my tu możemy jeszcze wcisnąć? Plus 15% do zmniejszenia obrażeń otrzymywanych w pobliżu drzew. To się może przydać. Tu jeszcze robimy. Nie, to nie robimy. Wszystkie budowle, burząc własne obiekty? To nie. Wszystkie budowle plus 200 do wytrzymałości. To prędzej. No dobra, tam jest kolejny oficer gruba bulwa, więc trzeba będzie na pewno się postarać. Dobra. Grzecznie się ustawić. Jeszcze święty, wkurza mnie to. Grzecznie się ustawić. Hej, atakować. I tu arbaletnicy. Gdziekolwiek jesteście, jakbyście mogli zrobić swoje bziu. Nie robią, bo pewnie są zablokowani. No to nie zrobią fiubziu. A tu nie, a jest pani tam jakaś. No halo, robicie to fiubziu? No teraz to już nie róbcie. No teraz to sobie możecie, wiecie, to wsadzić nie wiadomo gdzie. Też chyba mamy klejnot. Nie, tu złoto jest. Nie patrzyłem, co to była za nagroda, no. I zostali w tym momencie ci frajerzy, co mi zabili tego łucznika, który tu stał niewinnie. Dobra. Git.
Git. Zapiszmy, bo może wtedy się strygeruje jakiś przepotężny atak, więc lepiej to zrobić, tak wiecie, żeby mieć pewność, że można do czego wracać. Bo jak nie będzie tej pewności, to będzie przyps. Dobra, zróbmy tych trzech arbaletników jeszcze. Może już nie będę robił ulepszeń do domów, tylko postawię kilka domów. A co się będę, nie? A tu nie mogę? Teren zbyt stromy. No gdzie on jest stromy? Questora jest stroma. Dobra. Enemy inside. To jest nic. A, pokonali. Z mojej zgody i wiedzy na to. O, kacenka. This place is just right to get the bearings we need. I must collect enough positions of landmarks and islands at the horizon, together with the current star constellations. Once that is done, I will finally be able to plot a course and mark our final destination on the map. Oh. Towary. Porozmawiaj z Radą. Ja się trochę cykam. Mogę nie rozmawiać z Radą? Ostatecznie nie muszę kontynuować misji, nie? No ja zapiszę, bo pewnie kontynuowanie spowoduje wielki atak, który nas zniszczy. Więc podziękuję. A tam nic. Dobra, dobra. Kliku. Kacenki! Jejeje. We have a problem. A large group of bandits. Mówiłem, żeby zapisać. But I thought we had defeated them. Ajala said the bandit forces had disbanded. Szukali nas. From the report I got, I'd say they didn't disband at all. I think they just prepared a massive attack with every hand they could get. We won't be able to defend against such an invasion. Ja mam telefon. And the ship still hasn't returned. Muszę wiedzieć, o której zapisałem. Stuck on this island. What do we do now? What can we do? Calm down. We need to buy as much time as we can. Maybe the ship will get here in time. Let's ready our defense. There is a long battle. Tak, to jest tylko ciągle uciekanie i uciekanie. Weźcie już umrzyjcie wszyscy, no. Ukończ północne stanowisko, wschodnie i zachodnie. No dobra. Armio do boju. W sumie nie, ty tam byłeś wspaniałym zwiadowcą, zostań tam. Co się robi tu? Wieżej Basteje, więcej uszkodzeń od ataku. Dobra. Plus 2 do uszkodzeń zdolności na sekundę, dobra. Recruitment complete. Także tego. Co oni tu chcą? Wszędzie to samo? Tu chcą 10 kamienia, tu chcą 10 kamienia, tu chcą 10 kamienia. No, mam już za dużo desek. Tu jest prawie 200. I tu jest prawie 200. Welp. Ale mamy już tutaj ładną kamienną drogę, prawda? Naprawdę mnie to cieszy. 500 ludzi to już jest max. Tyle. No dobra, no to co? Tak naprawdę trzeba naszą armią podbić tu. Ogarnąć ten teren chyba? Czy nie trzeba? Myślę, no nie trzeba, ale może lepiej zrobić. Research completed. Plus 500 do wytrzymałości wszystkie budowle. Welp. To nie jest potrzebne. Alchemiści, szamani, mistycy spowolniają cele. No w sumie nie. Plus 5 do uszkodzeń. Dobra, to wróćcie to jeszcze. O Boże. Bo ja ci kazałem biec naokoło. O Boże, teraz triggerujesz tę armię pewnie. Zresztą oni tak sobie trochę martwi, dlatego oni z tej strony nie atakują. O Boże! A, dobra, bo ja myślałem, że ja poszedłem gdzieś armią, ale nie. Okej. Oni przyszli z tej strony? Chyba ta, nie? Potracę trochę jednostek. Głupia moja wina, nie patrząca się na minimapę. Cokolwiek to znaczy.
research completed. Dobra. Ogarniajcie ten teren. Ukończono badanie. Może niech inżynierowie są jeszcze szybsi. Może jeszcze zróbmy kilku inżynierów. A, właśnie, to mogę usunąć. To mogę usunąć. Bździu. I to mogę usunąć. Dobra, dziękuję. I także tego. Population limit reached. No, zdaję sobie sprawę. To jest poważny problem, z którym nic nie zrobimy niestety. Ukończono badanie. Okej. Okay. 10 do uszkodzenia zdolności na sekundę. Poprosimy dla wieżyczek. To się nie przyda. Tu mamy... nic ważnego. Jednostki wojskowe. Plus 25% do zmniejszenia obrażeń trzymanych w pobliżu drzew. Możemy to tam wrzucić. A tu... To się nie przyda. Wszystkie budowle, zasięg, to się nie przyda. A tu chyba przyjmują terytorium jedną sekundę szybciej, inżynierowie. Ukończono badanie, dziękuję. Ja już węgla nie mam jednak. Ale ja już też jednostek nie za bardzo porobię. Co tam się dzieje z tym węglem, kurde? Choć chleba jest pełno, weźcie to tam dostarczajcie, wy grube bulwy. I opierdzielają oczywiście. Dobra, to tu ładnie sobie zajmujemy tereny. Zobaczymy, co się stanie, ale mówię, zajmijmy to może dla pewności. Chodźcie tu jeszcze pozajmować. Tam się nic złego nie dzieje. Ukończono badanie, dziękuję. No, dla przynęty możemy wrzucić ulepszenie. Czemu nie? No, ten chłopek przebiegający tutaj trochę słaby. A zobaczymy, bo tutaj niby ma coś powstać, czy, no bo nagroda są jednostki, ale według tego rozumiem, że będzie jakaś wieżyczka strzelająca, czy co? We shall see ostatecznie. Znaczy, no tak, ja nie zebrałem klejnot, a mogę już budować... Nie, ale mi tego nie pozwalają budować, świnie grube. Ukończono powiększanie. Ja bym nie powiedział, że ukończyliście powiększanie. Czy tu trochę powiększcie, a wy powiedzcie mi, co tu się znajduje. What's up? A, powiększacie, dobra. Atak wroga to tam był taki atak, że to nie był atak. No i tu doszliśmy. Ukończono. Plus 200 do wytrzymałości magazynów. Wrzucę, żeby było. Znaleziono surowce. A, tu są klejnoty. Okej. Ale później tu trzeba będzie pozbierać. Tu chyba były monety, tam gdzieś jeszcze klejnoty. Nie, tu nie tutaj. To tutaj. Tu są pewne monety. Możemy jeszcze to pozbierać grzecznie. Ukończono powiększanie. Okej. Wy. To tak, czekajcie. Tu macie dużo do zbierania chyba. Nie to. Nie to. To. Zbierać. Macie zajęcie przynajmniej na chwilę. I chcesz powiedzieć, że już nic nie robisz? Tutaj też skończyli. No dobra. Wychodźcie jak możecie. Research complete. Tu proszę. No dobra, czyli tu mamy klejnoty. Okej. Spolajcie stąd. Dobra. Tu leci nic ciekawego. No rzeczywiście, ten węgiel nagle stał się problemem. No to mogę tutaj kopalnię węgla postawić. Pyk.
Tam to jest nie atak, tak na dobrą sprawę. Tam to jest nic ciekawego. No i co? Leci jakiś syf, możemy to pobić. Arrows ready! Dobra, dam to, bo to 9 jagódek to jest szybkie do zrobienia. Używałeś się przybywacze widzący. No nie korzystam z tych jednostek w tej misji, więc się nie opyla. Inżynier przejmują 2 heksy terytorium naraz. Może to się przyda. Nie wiem, co tu zrobiłem, więc zapiszmy. Ja się poszedłem niepotrzebnie tą armią. Dobra. No jak już tu jesteśmy, to poklepmy to, bo nie wiem, czy to był atak, który na nas szedł. To jest atak broniący tych terenów. Teraz ich strygrywaliśmy niepotrzebnie. Dużej armii to oni tu nie mają. Ja mam głównie łuczników, to też nie fajnie. No ja wiem. Ja wiem. Dobra, może zróbmy jeszcze trochę tych panów. Przynęty, większa wytrzymałość, to się przyda. Ja nie oszukuję, ja po prostu przez przypadek tu wbiegłem. Dobra, spadamy stąd. Ja już się wracam na środek, nikt nic nie widział. Na chwilę tam będziemy donosić ten kamień, na spokojnie. A wy tam znosicie klejnoty. A co mam z nimi zrobić, jak ja nawet nie mogę robić jednostek? Tych. No na sumie te klejnoty. No tylko do ulepszeń. Tak totalnie tylko do tego. Więcej panów. Dobra. Tu coś ciśnie. I mały atak. Niczego trzeba się bać. Dobra, dostarcie tutaj w pierwszej kolejności kamień może. To sobie zabijemy. No liczę na to, że już tutaj nie muszę jakoś bardziej się rozbudowywać, bo mi się nawet szczerze mówiąc nie chce. W ogóle tego terenu nigdy nie ogarnąłem, zdaję sobie sprawę, ale no może nie trzeba. Jak trzeba i będzie przez to przyps, to to jest wasza wina i tak. I to jest ostatni mój zapis, bo zaraz... Bo muszę pamiętać, 15.44 jakoś mniej więcej to jest zapis, którego nie mogę się pozbyć, bo zrobi się problem. Był zapis chyba przed cutscenką, się nie mylę. Więcej. Potrzebujemy tych panów. Dobra, czekamy tu. A ja tu niepotrzebnie boostuję cały czas, chociaż trochę jest wstrzymane, tak czy siak. Mam nadzieję. Tu się robi. Jednostki wojskowe, 25% do obrażeń od ataku na terytorium wroga. Poprosimy to. Tragarze mogą korzystać z wózków na dróżkach. Okej. Okay. Nie musimy mieć kamiennych dróg. To jest sprawa bulwo. Ci, którzy się nudzą, zapraszam tu. Ukończono badanie, dziękuję. O, jednostki wojskowe zbierają towary. Poprosimy to na tych neutralnych terenach. Nie przyda się pewnie, ale zawsze to spoko opcja. Dobra, znoszą tu kamień. Zobaczymy, co się wydarzy. Może nic. We shall see. Ile ja mam tych? 55 posiłkarzy. Tutaj mi się opierdzielają. Tam gdzieś jeszcze było chyba złoto do zebrania. Co ta? Weźcie to, zabierzcie stamtąd. Tu czekamy jeszcze na 3 kamyczki. Lecą z tej strony i lecą z tej strony. Okej, okay. Tutaj to nie przejdą. Tutaj ten atak nic nie zrobi. Tu już jest ładna grupka. Może na wszelki wypadek jeszcze kilku tarczowników. I będziemy szczęśliwi. I ostatecznie, wiem. Kopalnia kamienia tutaj. Może jeszcze się do czegoś przyda.
Nie chciałem tego klikać. Bardzo nie chciałem tego klikać, no. Zrobione, dostaliśmy piękne jednostki. Wspaniałe, dziękuję, przydadzą się. Grzecznie czekamy, no tu jeszcze nie zaczęliśmy, ale tu już zaczęliśmy. Czekamy na ten kamień, kiedyś zostanie dostarczony. O, już lecą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, skończono badanie. Magazyny, jeszcze większa wytrzymałość. Chyba nie trzeba. Wpływ na rytualiści. Leczenie przywraca dodatkowo 50 zdrowia w ciągu 5 sekund. Teraz mogę, już tam dostałem trochę. Rytualiści przywoływacze widzący plus 12 dodatkowych obrażeń na małym obszarze podczas atakowania jednostek. Możemy teraz to wrzucić, bo tam jakiś dostaliśmy raczej też tych frajerów. No i tu. Możemy ewentualnie jeszcze to wrzucić. To co tu mam, podeślemy w to miejsce. Dawaj, dawaj, dawaj. Kolejeczka się zrobiła do dostarczenia kamienia. Ja bym chciał ukończyć tę misję w tym odcinku. Czy się uda, nie wiem. Byłoby miło. Zobaczymy, kto będzie się prezentowali. Zobaczymy. Jeszcze dwa. A tu bulgocze się ta lawa. Bulu. Dobra, dziękuję za tę armię. Fajnie, że mam dodatkowe jednostki. Co ja tam dostaję? A, to zwykły strażników i rytualistów. Wy. No trochę to zajmie, ale już dobra, zróbmy tak. Możesz odebrać nagrodę, to już zrobione. Tu leci atak, który nic nam nie zrobi złego. Bać się nie musimy. Uczekamy. Leczenie przywraca dodatkowo 150 zdrowia w ciągu 5 sekund. Mogę to przygarnąć chętnie. Co jeszcze robimy? To na Basteje wpływa rytualiści. O 15% krótsze czasy odnawiania zdolności. Poproszę. To też się może przydać. Tutaj niesiemy wszystko, co potrzebne. Jeszcze jedne jagódki, naprawdę? A nie, dobra. Ukończono badanie. A, rybek, no to nie mamy. Tu węgla brakuje. Czy większa wytrzymałość magazynów? Myślę, że już nie. No już do 3 do pola widzenia mogę wrzucić, nie wiem po co, ale wrzucę. Tutaj to nie. To się nie opyla. Tu nie ma rybek. Tu nie ma. A, młotki. Wszystkie już wykorzystaliśmy. No dobra, to jednak poproszę to wrzucić z powrotem i od razu z boostowaniem. To się będziemy przejmować. No to teraz tylko tu czekamy i zobaczymy, co się wydarzy. No mam ponad 100 jednostek. Jak to nie styknie. Zresztą nie wiadomo, co się stanie. Jak to zaatakują nas z każdej możliwej strony. To się może zrobić nieciekawie. Jak nas nie zaatakują z każdej możliwej strony, to będzie miło i przyjemnie. Ukończono badanie. Dziękujemy. A jeszcze bardziej zwiększę pole widzenia. A co się będzie? Leci jeden czopek. Ten to leci na śmierć. Ustawcie się tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Jeszcze czwórki brakuje. Kiedyś tam dolecę. Ty stąd spadaj właściwie. No węgiel tutaj się stał problemem, widzę. Szkoda. Ukończono badanie. Czyli jest problem z dostarczaniem chlebka. Tu jeszcze kadać zboostować, ale to już właśnie myślę jest trochę słabym pomysłem. Tak bardzo widać, nie? Tutaj, że na pewno to jeszcze miał być węgiel wykorzystywany albo coś. Ale no, nie wyszli. Bywa i tak. Jeszcze cztery. Gdzie te frajery? Biegną. Dobra, uwaga. Co się wydarzy? Czy umrzemy? Czy będziemy kwiczeć? Kwi. Czy nie będziemy kwiczeć?
tego nie wie nikt. Czy chcemy zwiększyć wytrzymałość magazynów? Może na wszelki wypadek. A nóż to się jakimś cudem przyda. I wszystkie budowy plus 500 do wytrzymałości, to też możemy w sumie wrzucić. No i teraz uwaga. Śmierć czy nie śmierć? Obroń wioskę, o Boże. Czyli jednak. Uciekajcie stąd, inżynierowie. Obroń wioskę. Okej, ale to coś robi? Czekajcie, to co tu ten? Nie, no bo dostałem po prostu jednostki, nie? I tyle. Będą chociaż duże ataki? Dobra, a wiecie co? Ja zaryzykuję i się wycofam całą armią, nie? Cała armia tu, zapraszam. Tylko ty zostań. Zobaczymy, czy polecam z tej strony. Jak tak, to wczytuję i robię jeszcze z lewej strony obronę. Dziewięć minut obrony przed nami. Wow, papciu. Moje zajebiste. No to już wiemy, co trzeba zrobić w tym momencie. Czytać, jeśli będzie źle. Naspamować jeszcze więcej wieżyczek. I tyle. Już tylko 8 minut. Nic się nie dzieje na razie. No może nie trzeba się wycofywać, ale tak, żeby dać im większą szansę na jakąś epicką tutaj rzecz, że będą mi niszczyli rzeczy i tak dalej. A my przynajmniej tu trochę widzimy na środku. Tu kolega jest odkrywający. No z tej strony mniej widzimy. Dobra, tutaj robią. Tu robią, tu nie robią. No, dla rytualistów jeszcze mogę wrzucić upgrade, bo chyba jeszcze mamy klejnoty jak najbardziej. Całkiem spoko. No i przed czym ja bronię tej wioski? Przed atakiem, który przyjdzie w ostatniej minucie i to będzie 100 tysięcy jednostek naraz. Się nie zdziwię, jak to tak się skończy. Jednostki wojskowe plus 20% obrażeń od tego w pobliżu terenu wydobywczego. No akurat to jest teren wydobywczy, więc jak tu będziemy się klepać, to całkiem spoko. Ukończono badanie. Co by tu jeszcze wrzucić, nie? No to tam, że burzę i odzyskuję, to nie. To, że tam przejmują, to też nie. To jest ten wielki atak, który leci? A może to jest jakiś bohater, bo tak trochę inaczej wygląda, czy nie? No to raczej jest zapowiedź, nie? Jak bardzo gra zapowiada, że o, patrz, bo tu leci jednostka, teraz znaczy, że z tej strony będzie atak. No zobaczymy. Najwyżej podzielę armię. Może uznajmy, że albo tych z pałami. Albo na razie nic nie będę robił. Zostańcie tu. Jest, jest. 20% do obrażeń od tego w pobliżu terenu wydobywczego. Poproszę. Plus 1000 do wytrzymałości. A, teraz dopiero leci atak. Zrozumiałem aluzję. Tu wróg otrzymał posiłki. No to środkiem lecą, ale może to będzie duże. To co 300. No ale odkryłem tu tyle terenu, że będziemy widzieli, co się dzieje. Ukończono badanie. Tu się nie opłaca. Tu się nie opłaca. Te przynęty, tylko 15 młotków. A było jednak nie zatrzymywać młotkarzy. No leci... To wszystko? W zasadzie to jest taki sam atak, który tu co chwilę się pojawiał. No może leciutko większy. Może nawet nie. No dobra, jak nie lecę z kilku stron naraz, to GGWP. Nie powinno być problemu. Dobra. Inżynierowie, weźcie, uciekajcie stamtąd. Naprawdę tam nie jesteście potrzebni w żadnym stopniu. Armia może się tu przesunąć. Im szybciej, tym lepiej. Fajnie, że tego nie są w stanie bić. O, uciekamy. O, wrogowie. O, tragedia. A wy co, bijecie się czy nie? Dobra, idźcie się klepać. Po coś was zrobiłem w takiej ilości raczej. Strzelamy, bijemy, wszystko robimy. Tu leci jeden czopek. Ależ epicka walka.
Fiu, fiu. Nie przeciągaj struny, Telku. Tu przyjdzie jakaś wielka armia. No straciłem tak czy siak przynętę. Co nie? Tutaj. Uznajemy, że raczej już jej nie odbuduję, więc olejmy temat tej jednej przynęty. Ten chłopek chce umrzeć, to niech umrze. Uuu, nic nie leci, bo się wycofali, wystraszyli się. Ja się nie dziwię, zobaczyli wielką potęgę lutelową. No uciekli. Uszkodzeń od oblężenia, czy to się przyda, czy my będziemy musieli... No oni mają niby wiochę, może trzeba będzie ich klepać. Wrzucę uszkodzenia od oblężenia, ale się zrymowało. Ile my tam węgla mamy? No dobra. Leci kolejny atak. W sumie jednak nie ma sensu dawać wieżyczkom tego bronić. Początek tylko tej misji jest trudny w takim razie, no bo się nie spodziewasz, że od razu na ciebie polecą. I że musisz wieżyczki stawiać, nie? I nie wiesz skąd polecą, no to też, no ktoś powie, no ale to trzeba wieżyczkę od razu budować. No ale na początku ci stać tam na jedną wieżyczkę co najwyżej. I nie wiesz, z której strony poleci ten atak. A że jesteś ultra prosem i tak postawisz tę wieżyczkę, że po prostu nieważne z której strony atak przyleciał, to i tak wlecą w tę wieżyczkę, no. Epicka walka, o nie, co tu się stanie? Yo, yo. Wy robicie to, wy nie robicie. Czemu wy nie możecie tego? Albo wy robicie to. Nie, wy robicie to. Dobra. A nie, wy robicie to. To wy możecie to. Dla przynęty więcej prowokowanych celów. No. Także tego. A co tam u was? Jak wam życie mija, powiedzcie mi. Bo szczerze, to ja również, że małą armię mogłem już iść się klepać. A nie siedzieć i bronić wioski. Ale żeby nie byli, że ten Luther zawsze robi wszystko od kupy strony, dlatego wygrywa tę misję. Tu jak ładnie niosą na wózeczkach, nie? Ta, 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 ta. No to już nam nie jest potrzebne. Jednostki frakcji, 25% krótszy czas odnowienia. W braku laku mogę to wrzucić. I to tyli, co tu się przyda na dobrą sprawę. Z tej strony jednak lecicie. Jeden czopek to ranny. Co ci się stało, kolego, że jesteś ranny? O Boże, jakie epickie ataki. Co ja mam zrobić, grą? Popatrzmy, jak chłop umiera dzielnie. Jeden strzał czy dwa potrzebne będą do zabicia? Pierdyliard. Kończmy tę miseczkę, bo już mi się nie chce tu siedzieć. Dlaczego? Jeszcze zrobili najgorszą tą rzecz, czyli nie dali... A czemu tu się ten, jak ja już wyłączyłem boostowanie? Bo tu jest chleb, tak? I dlatego. Że nie jest wykorzystywany. Naprawdę, dlaczego nie ma tutaj przyspieszania czasu? To jest największa okrutność, jaką zrobili z tą grą. Jak już stworzyli tak wyglądającą grę, to największą właśnie okrutność, jaką mogli zrobić, to nie dać przyspieszenia, no. La 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 la. No bo teraz powinieneś się napawać tą grą, budować po raz setny gdzieś magazyn i rozwijać się, no ale po cóż ostatecznie? Po cóż? Przepraszam, biję ten mikrofon, biję. Coś tam leci. O nie, ja tego nie wybronię. Jak oni nawet nie chcą się ze mną bić. No co ja mam tu zrobić? Patrzcie, co tu się wydarzyło. Ta imba z wózeczkowa. Jeszcze jednego osiołka brakuje, to byśmy mieli tutaj taką karuzelę wózeczkowo-osiołkową. Dajcie mi już mniej niż minutę. Lepiej to zapisać, bo jeszcze coś skraszuje albo coś się złego stanie. Będzie plot twist. Kolejnych 10 minut to mnie zdzierży, już jego miał czekać. Dobra. O jest! Mamy odliczanie. Ukończono badanie. Tu jeszcze cały czas czekamy. Na trzy kamyczki. Żeby przynęty były potężniejsze. Tu jeszcze mógłbym... O! Przynęty większą wytrzymałość. Możemy im wrzucić. A pierdziole, byczki. Dlaczego ten Ubisoft to zrobił? Ale Ubisoft po prostu
wydając tę grę, stwierdził, że nienawidzi graczy. Informacja od Ubisoftu jest tak naprawdę. Nienawidzi graczy, nie wiem, gier strategicznych, czy fanów Settlersów. Nie wiem, kogo tam Ubisoft nienawidzi, ale kogoś nienawidzi, to jest wiadomość od Ubisoftu w momencie wydania tej gry. Nienawidzimy was. Ja pierdzielę, nie? Dobra, 5 sekund. Muszę jeszcze wybronić to, co na mnie leci, czy nie będę musiał? Zaliczyło. Dobra, rozmawiamy z Radą podczas wielkiego ataku. Bójmy się. Aha, że tutaj... I'm terribly sorry for being late. We're just glad. You arrived just in time. I don't know how much longer we would have been able to hold them back. When I heard that an armada was sailing to the north, we gathered some brave people and set sail. We need to reinforce our defenders immediately. They need a... Kończmy tę misję, proszę. I will lead my warriors straight into battle. Let's show these bandits what we're made of. My people will join too. Skończmy już tę misję. Czyli trzeba to rozwalić teraz, tak? La 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 la, znieść magazyny. A co, dostałem jakąś dodatkową armię? No, według cutscenki to miałem dostać wielką nową armię. Nie, dostanę wielki nowy atak. Dobra, nie taki wielki. O, dobra, nie ma rudze. Ale tak, widzicie, tu byśmy doszli, to byśmy mogli tu zbudować port. Rybki. No, ale komu by się chciało tu dochodzić? No ja pierdziłem. Po co? Na co? Ta ta ta, biegniemy sobie. No ale po cóż ja miałbym tu przychodzić? No po cóż? Czekajcie, bo tu możecie bić. A to trzeba na górę wbiec. Wiecie jak? Mam nadzieję, że wiecie. Ja pierdziu. Ja pierdziu. Ja pierdziu. Co dostaliśmy w ogóle? Taki syf. Znaczy, czemu ja dostałem arbaletników? Jak to jest moja jednostka frakcyjna. A to są jednostki od pana Wikinga. To po prostu dostaliśmy wszystko. Co my robimy? Nie kazałem wam tam... Wiecie, co robicie? Co się dzieje? Czemu wy tak mi dziwnie biegacie? Idźcie tam. Teraz jeszcze trzeba czekać. To wszystko dobiegnie, no. Dlatego mogłem sobie tak naprawdę atakować w międzyczasie, czekając na te 10 minut. Ja cierpię tu, moi drodzy. Ja cierpię tu. O, skończmy już tę kampanię. Miejmy to za sobą. Jeszcze te grube bulwony się zapchali tam, no. A nie możecie tędy pobiec! Musicie tędy koniecznie! Ja walę! Nie, ja już oszalałem. Przepraszam, ja już oszalałem, nie? Kra! O. A, no dobra, nie mam, że tam jak mogą chodzić po bagnach. Tego nie mam. Bo mięska nie wystarcza. Trudno. Będzie troszeczkę trudniej to pokonać. Pa, 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 ra, pa. A, se wrzucę tu jakiś upgrade. Enemy in sight. O, co to przywoływacze? Zasięg oblężenia, poproszę jeszcze. To. Enemy in sight. Standing by. Wbijać się, tubyczki. A ja wam kazałem tak ubiec, bo ja nie jestem przekonany. Ale może o czymś nie wiem, nie? Enemy in sight. Dobra, biegnijcie tu lepiej. Nie rozdzielać się mimo wszystko. To głupie. Na środku się wspólnie spotkamy. Dobra, to już jest trochę większa armia. Nie wiem, czy to co mamy to styknie, ale ulepszenia weszły. Najwyżej ta armia będzie musiała wszystko załatwić. Piu, 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 piu. O, patrzcie. Przeloć. No, arbaletnicy, dawaj, to jest taka idealna sytuacja. Piu, piu. No super. No, wszyscy nie musieliście. Magazyny, tak? Nie ma tu wieżyczek, oczywiście. O nie. To się męcz z przynętami, frajerze. Ale to jest ten moment, kiedy ty wiesz, że już wygrałeś. Ale to gra ci nie pozwoli skończyć, bo ci jeszcze nawalimy wieżyczek i przynęt, żeby ci spowolnić wszystko. Żebyś cierpiał jeszcze bardziej grając w tę grę. No jak nienawidzą graczy ludzie od tej gry. No jak nienawidzą. Nie, po prostu nie, no nienawidzą. Ale ja już oszalałem, nie da się po prostu. No.
A nie da się już, no ja pierdolę, ja cierpię już w tym momencie fizycznie i psychicznie i... Idźcie tu. Czekaj, gdzie... Nie, magazyn jest tam na dole. W dupę jeża, trzeba to rozwalić. W dupę jeża. W dupiu, rozwalcie mi te wieże, mam w dupie, że was biję. Po prostu niszczcie wszystko. Ej, ukończone badanie. Skończ mi to! Zwalić te wieże. Piu, piu, mówicie, tu robicie. Ze składu i składu. Rozwalić tę wieżyczkę. Że tak musieli upaść te magazyny za milionem wieżyczek i przynęt. Żebyś cierpiał. No i tu oczywiście z kolei. Ale to jest na szczycie sama wieżyczka. Tyli dobrego. Wyczkieret to rozwalić. Tupiu, to mam zabić tę wieżyczkę. Widzę magazyn. Zabijcie wszystko. Dobra. Szczerze, lećcie do przodu na magazyn. Już prosto na magazyn zapraszam. Ale oczywiście, wy macie spóźniony zapłon, nie? Na magazyn. No ja go jedynie. Boże, czy ja nie powiedziałem im... A, dobra, nie masz. Aami. Kim jest Aami? Rozwalcie to tutaj szybciej. Dobra. Tam proszę niszczyć magazyn. Zabijcie to frajerstwo. Stop them! A dobra, upgrade'ów za wielu nie mam, jeśli o to chodzi, nie? Tylko jeden, bo węgla mało. Ale gęsie góry lecą. Na, na, na. O, jeden zniszczony. Jej, patrzcie, mogę zapchać sobie magazyny. Zapchałem magazyny. Zapchałem? Chyba zapchałem. Ale idźcie tu teraz. Trzeba się przegrupować. Idziemy wszyscy jedną stroną. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Piu, piu. Oj, znikają w ogóle te jednostki, które tutaj żyły. No, można? Można. Zaatakujemy wszyscy z jednej strony. Pocierpmy z jednej strony. Tu się ustawić. Ja tak mogę już. Cała armia tu. Ten człowiek w końcu może ruszyć dupsko. No już więcej nie potrzebuję, co? No mogę kazać robić wojowników cały czas. Ostatni zapis. Tędy polećcie. Spotkamy się w jednym miejscu. Idziemy na ten magazyn. Jesteśmy zadowoleni. Nie, jaka beznadziejna misja. No, najtrudniejsze jest to właśnie najnudniejszą. Już chyba bardziej nudną od tamtej, co kiedyś nazwałem najnudniejszą. Bo ty już wiesz, że wygrałeś. No ale, no właśnie, no. No właśnie. La, 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 la. Fajnie się biega. Just a scratch. This will heal quickly. W życiu tak nie cierpiałem, grając jakąkolwiek grę. Naprawdę, w życiu. Dobra, byczki, do góry. Do góry. Do góry. A, wy się rozdzielacie? Właśnie ja bym nie chciał, żebyście się rozdzielali. Biec wszyscy w jednym kierunku. Będzie lepiej. Posłuchajcie się mnie, to daleko zejdziecie. Ty, wieżyczek więcej jest. Mordujemy. Tam panie same leczące biegły, one chciały się bić. Widzicie, jakie one są? Coś jeszcze jest, Chryste, panie. Powiedzcie, że to jest tylko dekoracja.
A nie, musieliście wbić. Nie możecie tak idealnie wbić. Rozwalcie mi to, błagam. Na, niszczymy wieżyczki. Piu. No, rozwalcie już to. Czemu? Musi być takie wytrzymały. Oleć tę wieżyczkę, błagam was, oleć. Tu, tędy. Spamowanie to nie jest dobry pomysł, bo oni chyba jeszcze wolniej biegną przez to. Ogonia mnie. Uciekł, chodź. Od tylca mnie biorą. Macie biec. Macie jedno zadanie, biec tam. Czym jest problem, panowie? Wy nie macie się zatrzymywać, nie macie nikogo bić. Macie biec tu. Tu. Oni nie potrafią. Bogę się go. Oleś tych dwóch łuczników, on to w dupie. To. Ostatnie kliknięcie w tej misji, mam nadzieję. A niech biją mi od tylca, on to w dupie. Rozwalić ten magazyn. Tutaj mili byli twórcy i stwierdzili, nie, tu już nie damy wieżyczek. To już nie będzie magazyn broniony wieżyczkowo. O, co to jest? Major Stara is under attack. O, przejdźcie gęsiego wlatywać, niszczyć, błagam. Czemu wybijecie co innego? Wy świnie tłuste, to powiedziałem, wszyscy macie bić to. Ustawcie się tak, żebyście byli w stanie bić. Dlaczego ja muszę wszystko wam mówić, no? Dobrze, rozmawiam z Radą, jak najszybciej. O, pani pokonana, GGWP, do widzenia. Finally, we meet again. You must really enjoy this moment, don't you, sister? She is your sister. Why didn't you tell us? Ale plot. Until now. I wasn't sure that. Nie byłam tego pewna. That is quite hard. Oh, I see. So she lied to you. And people thought that I was the bad one in the family. Don't play the victim. You left the family years ago. Left our home and our people. You chose this. It was the only choice I ever had. You're just a few moments older than me, but still. Just because of some stupid tradition, you are the rightful heiress to the throne. And what was I? I was nothing. But you didn't have to join those bandits. And you certainly didn't have to steal from our people. When I saw how our people struggled, I had to do something. It was a disgrace. So you waged war on your own people? The bandits were my people. My true family. And when you side up with these outsiders, you force my hand. So go ahead. Do what you need to do. There is nothing else you can take from me. This whole display has been a disgrace to our parents, our people, and to ourselves. We can end this with our weapons right here, right now. But then, we would have betrayed everything our people ever stood for. And I just won't accept that. Instead, I beg you, put your weapons down. Take my hand. And join me as my sister. Mogli się tak. Let's end this madness. 15 bitew szybciej. People to a peaceful future. Together. I co? Nic się nie dowiedzieliśmy? Co wyszli z tego? Nie dowiedzieliśmy. Victory is ours. Brak nagród, oczywiście. Tak jak rozumiem, została ostatnia misja, która już niby jest krótsza, więc może się zmieści w jednym odcinku i zapomnimy już o tej grze, błagam was. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeśli wam się podobało jakimś cudem, nie zapomnijcie ocenić i rozkomentować tego filmu. Ode mnie to tyle, trzymajcie się!